Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol Garaż. Kolejny odcinek, kolejny punkt trzeba odhaczyć na liście. Zajmiemy się błędami w silniku. Jest to 1.8 TSI z gazem. Słuchajcie, no nagrzałem samochód, błędy są skasowane. Zajrzymy sobie tutaj. Nie wiem, czy jestem w stanie to na tym gimbalu tak skręcić, żeby tu obejrzeć. O, coś się da. Słuchajcie, błędy były skasowane. I ja teraz jadę, tak? Mam pozwolenie, mogę sobie jeździć tym samochodem. Będę go testował. Błędów na tą chwilę brak. Jest to samochód z gazem, jak tam widzicie. BRC, no, TSI z gazem. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, więc tu nie będę się wygłupiał. Porobimy diagnostykę, pojeżdżę, jadę do roboty, tam postoi, wrócę z roboty i zobaczymy, moi drodzy, co się dzieje w błędach. Coś się wygeneruje, coś nie, i to będą jakieś tropy. Jeżeli nic nie będzie, no to ewidentnie znaczy, że ten gaz tu bruździ, no i to już do gazownika, ja tutaj więcej nie pomogę. Także na tą chwilę jest czystą, zaczynamy jazdy. No, powiem Wam tak. Zapaliło się EPC. Teraz nagrywam z telefonu mojego. Zapaliło się EPC. Ale on zasuwa, on ma pieprznięcie, jak nie wiem. No fajnie, 4x4, 1.8 TSI. Ale zapaliło się EPC, jeszcze nie dojechałem do roboty, czyli po paru kilometrach się zapaliło. Nawet szybciej, nie zwróciłem uwagi, ale jest. Słuchajcie, natomiast jeżeli chodzi o inne systemy, to powinien to na osobny film. Line Assist działa, czyli trzyma między tymi liniami. Tylko działa jak cię mogę, naprawdę w życiu bym mu nie dał powierzyć kierowania. Jeździ jak woźnica po flaszeczce i rozpoznawanie znaków działa, aczkolwiek 40 wyłapał dobrze, aczkolwiek krzyczy komunikat, że jest ograniczone rozpoznawanie znaków, ale to wiecie dlaczego? Chyba dlatego, że to nie jest nawigacja i nie ma informacji z tego PSD, czyli Predictive Road Data, czy tam Road System, o tym, co faktycznie na drodze ma być, nie? I to może się akurat mu kłóci, natomiast no, sam system działa. Ale o tym osobny film, nie? No, dzisiaj skupiamy się na silniku. Coś się zapaliło. Jak tam był ten błąd czujnika położenia gruszki do ładowania, no to być może tam coś się dzieje. Ale zobaczymy inne błędy, jakie się wygenerują. Tadadam, autoskan, no i co tu będzie słychać, jak myślicie? Engine. Trzy błędy. System katalizatora bank pierwszy. Efektywność poniżej progu. Co tu mam? Temperaturę, prędkość, obroty. Nic strasznego. Tu mamy napięcie, ale ja nie mam do czego tego porównać, słuchajcie, bo... No bo ja w benzynach turbo to już w ogóle tam, co z tego, że mam w Fabii 1.2 TSI, jak tam się nic nie dzieje. 5 czujników na krzyż, a tu? Turbo Charger Boost Control Position Sensor Kirkut. Sygnał niespodziewany. Słuchajcie, to jest taka... To jest ten sam błąd, on się powtarza, nie? Ten też chyba. A trzeci? Mieszanka zbyt bogata. Jest za dużo powietrza czy paliwa? Napiszcie. Oxygen Lambda Sensor Bank pierwszy, sonda pierwsza. Tu mamy tak. Rezystans jakieś pokazuje rezystancję, napięcia, temperatury, natomiast... No wykrył mieszankę zbyt bogatą. Hej, ale i to, i ta mieszanka zbyt bogata, to rich, może być związane problemem z ustawianiem ciśnienia w turbinie. No kto wie, czy to nie jest to, no sygnał niespodziewany, no wiecie. To jest błąd taki bardziej niedziałania elementu niż tam czegoś, co się dzieje
w systemie spalania. No nie wiem, no tak trochę błądzę, bo ja nie jestem tu specjalistą. Turbo Charger Boss Control. No to jest ta taka gruszeczka, która tutaj chyba w TSI to nie ma łopatek, tylko tu jest ten wastegate, tak? Czyli to jest bardziej zawór, który reguluje ciśnienie poprzez upuszczanie powietrza. No dobra. Ja teraz się przyjrzę, po jakim czasie to się pojawia. Kasujemy. Kasujemy. Zajmujemy się silnikiem. Tu do tego wrócimy, do tego wrócimy, do tego wrócimy. To radio, do tego wrócimy, do tego wrócimy. W tym filmie silnik, do reszty będziemy robić osobne. A jeszcze wiecie co, zanim pojadę, to spróbujmy wykonać nastawy. Gdzieś tu widziałem, bo już to sobie przelatywałem. Test of katalizator, initial. Tak, sprawdź pozycje końcowe siłownika tego właśnie tego. No i teraz by trzeba było to obserwować, ale to na inny fragment. Bo on gdzieś jest też patrzyłem na schematach, to on jest w różnych miejscach. Trudno powiedzieć, co się robi. Ale słyszałem jakieś dźwięki, czyli on się odzywa. Czyli silnik jako taki chodzi. Ja to mam gdzieś na schematach. Popatrzcie tutaj. O, akurat. To jest słaby akumulator. O kurczę, zapalaj. Słaby akumulator się zapaliło. No, tu nie ma poboru prądu w tym aucie, moi drodzy. Nie ma. Tak jak było w ostatnim filmie. Tu jest akumulator zniszczony. Patrzcie, ten siłowniczek to jest V465. Tu nie widzicie tego do końca. No tu V465, czyli ustawiacz ciśnienia do ładowania. Czyli on popuszcza, nie? Ciśnienie ze sprężarki. A G581, a to jest G581, to jest czujnik pozycji dla tego właśnie pozycjonera. Gdzie jest ten pozycjoner? O ten, dla tego pozycjonera, to już czujnik, jak ten pozycjoner jest ułożony. No i teraz może coś tutaj się dzieje. No, na przewodach nie sądzę. Co tu jest? 5 V, masa. No i 3 idące do silnika. Nie zakładam, żeby coś tu się działo. Może on sam. Może on sam, ale jak to sprawdzić? Dobra, drugi przejazd. Po powrocie zobaczymy, czy to jest dalej to samo, nie? Jeżdżę bez gazu. Ha! Moi drodzy, wsiadłem, żeby odjechać. Już nagrywam telefonem i zapaliłem silnik. On tak szarpnął. Obroty miał takie przez chwileczkę, sekundę, dwie nierówne i zapaliła się kontrolka EPC. Już nie będę podłączał VCDS-a. Mam tu ze sobą tego lancha, o którym był film. Macie tutaj link. Będą zresztą kolejne. Mam kolejne urządzenia do przetestowania. I sprawdźmy, co się stało. Ok. Tylko silnik chcę, czyli pojedynczy sterownik, gdzie to tutaj było. No, szybszy od VCDS-a to nie jest. Natomiast, no jest podręczne, nie? Bardzo. Taki jeden będzie dla widzów do wzięcia. Prawdopodobnie ten, bo mam taki większy do przetestowania. No ale dobra, to film nie o tym, silnik. Silnik. I co jest, moi drodzy, w silniku? Tak od razu po zapaleniu, nie? Odczytaj błędy. Sorry, no ale no telefonem. Turbo Charger Boost Control Position Sensor Kirkut Range Performance. No inaczej ten błąd wygląda niż w VCDS-ie, nie? Tam jest sygnał implausible, czyli sygnał niespodziewany. Wiemy, że przychodzi sygnał, ale jest kompletnie poza zakresem. No tutaj tak trochę mniej. Code Search. Code Search. A, no nie mam internetu. No dobra, słuchajcie, czyli zaraz po zapaleniu ten czujnik położenia tego zaworu turbosprężarki, tego upustowego, tego regulującego ciśnienie do ładowania, jest źle podaje informacje. Więc albo jest zepsuty, albo wiązka. No trzeba się do tego dobrać. Trzeba się do tego będzie dobrać.
No i co? Dojechałem do roboty. Już się pojawił też, oprócz EPC, pojawił się check engine. O, komunikuj się. System selection, engine. Okay. I odczytaj błędy. I co, będzie czujnik położenia. Czujnik położenia i mieszanka zbyt bogata. Za dużo powietrza. No dobra, myślę, że to jest. Tak sobie myślę, no to też pytanie do Was, nie? Kto ma takie silniki? Kto tam się tym interesował, kto się tym zajmuje? Czy ten błąd, czyli wykrycie dużej ilości powietrza, jest związany z tym? No na pewno jest związany. Ale czy ten błąd jest wynikiem tego? Czy to ten błąd jest przyczyną takiego błędu? No ciekawe. Czujnik położenia regulacji turbiny. Według serwisówki, moi drodzy, to on jest od dołu turbiny. Mamy turbinę. Tu mamy, to jest właśnie chyba zawór regulacyjny, czy blow-off, nie wiem. Ja w TSI 1.8 czy tam 2.0 to jestem kompletna noga, nie znam się na tym. Więc wybaczcie, ja tutaj dużo Wam nie pokażę. Nawet nie umiem wskazać, no ale według serwisówki to mamy ten i tam po przeciwnej stronie turbiny, ale od dołu. Jest drugi. Od dołu sobie spojrzałem, bo tam zaglądałem, już samochód był podniesiony. Od dołu nie widać kompletnie nic, moi drodzy, bo o tam widać lekko, to tam na dole oświetlone delikatnie w tej czarnej dziurze. Jest przekładnia kątowa. To jest napęd na 4 koła, więc tu jest w ogóle kompletnie wszystko utrudnione. Napędy wszyscy się jerają, no ale przy serwisie to już nie jest tak fajnie. Także muszę zdjąć tą rurę, żeby tam cokolwiek było widać, ale myślę, że to przerasta mnie akurat to coś. Tak to wygląda w serwisówce. Turbina tu od przodu, jak na nią patrzymy, to jest ten zawór upustowy, a ten na zaworek jest tam na dole z tyłu, pod tym. Tu go lepiej będzie widać, zobaczcie. On jest gdzieś tutaj i tu ma tą swoją sztangę. I tam faktycznie są łopatki w tej turbinie. No mówię Wam, ja się tam nie znam do końca na TSI, na tych benzynach turbo doładowanych, więc tu ja mam zawór jakby upustowy, a to jest regulator ustawienia łopatek w turbinie i w nim jest też czujnik, to elektryczny jest, więc w nim jest też elektryczny czujnik położenia tej sztangi i ten czujnik położenia się zrypał. Tak to wygląda. No i teraz, żeby to wymontować, numer 5, patrzcie, numer 5, Church Pressure Regulator dla 1.8, strona 234. Zrzucić wodę, coś tam, słuchajcie, ile tu jest rzeczy, żeby to wykonać. Przyjrzyjcie się tutaj, mogę powiększyć te obrazki. Patrzcie, to jest to od dołu, nie? Nie, tu od dołu nie jest. Tu jest od dołu. To jest wszystko, tutaj jest przekładnia kątowa, w tym miejscu, gdzie ten obrazek, o, w tym, o, tutaj jest przekładnia kątowa z tyłu. I od dołu nie macie żadnego podejścia, a to jest ten ziomek, to jest jego wtyczka. I tu gdzieś on będzie, trzeba rurki, coś tam, o. To on jest tu za tymi rurami schowany i to jest jego dźwignia. Nie jesteśmy z tyłu silnika, tak jakbyśmy mieli silnik wyjęty. To wtedy tak sobie fajnie widać. I tu jest removing installing, dokładnie on. Tak to wygląda. Trzeba dostać się tu do tyłu i tu jest on. Za tymi rurami wszystkimi, ścięgnem. O, widzicie, tak jest zahaczone ścięgnem. To są, to jest dźwignia popychu łopatek. W środku są łopatki i tym ciągniecie w lewo, w prawo i łopatki się ustawiają do wiatru. I to jest ziomek, a to jest chyba w drugą stronę. No i tak to wygląda. Pozbyłem się tej rury, ale to niewiele pomogło. Natomiast chociaż tyle,
moi drodzy, że ja tutaj wsadzam rękę aż dotąd i końcem paluszków dotykam wtyczki i wiązki. Wtyczka jest zapięta, wiązka idzie od razu w oplocie takim grubym i tutaj niczego nie dotyka, idzie w powietrze, oddala się od turbiny, no i znika gdzieś w czeluściach samochodu. Ja nic tu więcej w stanie nie jestem się do tego dobrać. Nie jestem w stanie się do tego dobrać. Ani troszkę. Tym bardziej, że tutaj... Aha, i jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. Nie będę go tutaj odpalał, ale on jak jest zimny, taki zimny i stał, to przy odpaleniu przez minutę chodzi bardzo nierówno. Nie przesuwaj się. Przerywa. Chodzi nierówno i telepie nim i wydaje takie dziwne, głuche dźwięki. Jakby, wiecie, nie wiem, jakiegoś paliwa nie dostawał. I pojawiły się w kompie jeszcze błędne przepustnice. Nie wiem, czy to jest to od tego takiego odpalenia na zimnym, póki zimne błędy ma, błędów nie miał. Ale nieładnie. Ten silnik musi jechać, ten samochód musi jechać do ludzi, do warsztatu, którzy znają się na tego typu silnikach. Pierwszym primary błędem, który się tutaj pojawia i jest od razu, jest błąd czujnika nastawienia łopatek turbosprężarki. I on jest tam pod spodem, ja do niego nie mam możliwości się dostać, od spodu kompletnie go nie widać. Poza tym jest tu gaz. Także ja wskazuję dokładnie tamto miejsce. Te inne rzeczy mogą być wtórne, trzeba się zająć po prostu na tamtym. Ja nie zajmuję się takimi rzeczami, więc ja tego nie zrobię. I to tyle, jeżeli chodzi o silnik, moi drodzy. Te wszystkie błędy, myślę, typu mieszanka zbyt bogata, zły skład, tam coś tam w wydechu, to może być przyczyna tamta. No trzeba usunąć pierwotną przyczynę, błąd czujnika. I tyle. Wszystko. Pozdrawiam was, moi drodzy. Hejka.